Szanowni Państwo, serdecznie witamy wszystkich zebranych gości na 23. dożynkach powiatowych w Drelowie. W naszej tradycji dożynki odbywały się, gdy pokoszono i zrzęto wszystkie zboża. Najważniejszym elementem dożynkowym był wieniec. Wiły go kobiety z kłosów zbóż. Musiały być w nim także kwiaty, jagody, drobne jabłka i kiście jarzębiny. Występował w kształcie piramidy lub korony. Przybierano go kolorowymi wstążkami. Korowód dożynkowy składający się z przedstawicieli gmin naszego powiatu, niosących wieńce, otwiera najważniejsza para dożynek – starostowie. Są nimi państwo Emilia i Tomasz Kościuczykowie, mieszkańcy wsi Łuski. Od 13 lat wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 120 hektarów. Drodzy rolnicy, dostojni goście, serdecznie witam wszystkich rolników z powiatu bialskiego na czele ze starostami dożynek oraz wszystkich gości przybyłych na 23. dożynki powiatowe w Drelowie. Chleb to ważny i wymowny symbol, jest świadectwem ciężkiej pracy rolników, symbolem urodzaju dostatku, szacunku do ojczystej ziemi, plonu, który wydaje. Chleb stanowi nieodłączny element gościnności polskich domów. Aby tradycji uczynić zadość, przyjmijcie, szanowni gospodarze, ten bochen wiejskiego chleba. Został on wypieczony z tegorocznych plonów. Uszanujcie go należycie, bo jest on owocem pracy naszych rąk. Dzielcie go hojnie i sprawiedliwie, by w żadnym domu nigdy go nie zabrakło. Kochani starostowie naszych dożynek, z wielkim szacunkiem i godnością przyjmujemy ten chleb i obiecujemy, że będziemy dzielić go sprawiedliwie, żeby nikomu na terenie naszego powiatu tego chleba nie zabrakło. Drodzy rolnicy, bohaterowie dzisiejszych uroczystości dożynkowych, szanowni państwo, mieszkańcy naszego pięknego powiatu bialskiego, czcigodni goście naszego święta plonów, 23. dożynki powiatu bialskiego zgromadziły nas dzisiaj na ziemi drelowskiej, by okazać szacunek gospodyniom i gospodarzom, którzy swą codzienną pracą realizują powołanie, jakie przekazywane często z pokolenia na pokolenie osadza się na poczuciu odpowiedzialności za losy własnych rodzin, lokalnej i regionalnej społeczności oraz państwa polskiego. Dożynki to czas, kiedy możemy się zatrzymać na chwilę
i spojrzeć wstecz na trudy i wysiłek, które wkładaliście przez cały rok, aby ziemia nasza obrodziła bogatymi plonami. Rzeczywiście wyzwanie organizacyjne coraz większe. To już trzecie dożynki powiatowe, które mam przyjemność współorganizować. Wcześniej jeszcze z byłym starostą, a drugie z obecnym starostą Mariuszem Filipiukiem. Cieszymy się bardzo z wyróżnienia. Oczywiście to, co jest warte, godne zapamiętania, musi kosztować. Nie mówimy tu o środkach finansowych, bo one są tutaj jakby jednak do zdobycia i w naszym zasięgu. Chodzi o organizację. Organizacja rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudna. Zaprosiliśmy do współorganizacji dożynek nie tylko władze powiatowe, to właśnie one nas zaprosiły, ale oczywiście się zadeklarowały, ale nie ukrywajmy, że gro jakby organizacji spoczywa na nas, na Gminnym Centrum Kultury, na kopalniach Schoby Gospodyń Wiejskich, no i po raz kolejny już też na pracownikach Urzędu Gminy i pracownicach i pracownikach Urzędu Gminy, bo oni to w tym roku, jak zresztą po 5 lat temu, również na dożynkach powiatowych zadeklarowali się, że są tutaj gotowi, wręcz nalegają na to, żeby tutaj zaprezentować własne stoisko, własne produkty i zaprosić mieszkańców gminy Drelów, ale nie tylko, i wszystkich mieszkańców również powiatu przy okazji do swojego stoiska, no bo to tak jak na co dzień, jakby to ktoś kolegialnie stwierdził, pracownicy urzędu żyją z mieszkańców, z ich podatków, no to dziś jest okazja, żeby się odwdzięczyć, zrewanżować, więc po tym bardzo bogate stoisko Urząd Gminy Drelów dzisiejszym gościom dożynkowym zaprezentował. Oczywiście wsparty przez pani z kół gospodyń wiejskich, bez których nie wyobrażam sobie organizacji dzisiejszych uroczystości. One siłami, środkami wszelkimi, swoją obecnością wsparły. No i oczywiście strażaków dzielnie dzisiaj zabezpieczających parkingi. Jesteśmy miejscowością przejazdową położoną przy drodze wojewódzkiej, a w związku z tym musimy też liczyć się z tym, żeby nie blokować ruchu przy korowodzie dożynkowym, czy chociażby dzisiaj przy całych tych uroczystościach. Zadbaliśmy o parkingi, jest ich bardzo wiele. Nasi mieszkańcy, sąsiedzi użyczyli na własnego gruntu. Parkingi ważne, bo wiadomo, Gwiazda Wieczoru, Zenon Martyniuk, wszyscy go kochają, bożyszcze tłumów. Oczywiście nie wszyscy go lubią, aż bardzo, ale trzeba przyznać, że jest gwiazdą niekwestionowaną tejże akurat muzyki. W związku z tym też liczymy na liczną obecność i tutaj bezpieczeństwo przede wszystkim. Nasi strażacy, policjanci z Komendy w Międzyrzecu Podlaskim o to zadbają. Mam nadzieję, że wszystko się pięknie uda. Na razie pogoda nam opisuje, nastroje również. Ze sceny nie padają jakieś niecenzuralne słowa, ani groźby, że co my wam tam zrobimy, jak wygramy wybory. Przeciwnie, wszyscy nawołują do współpracy. Mam nadzieję, że ze szczerego serca płynące deklaracje przełożą się i na tej ziemi naszej drelowskiej i w całym powiecie będzie nam się żyło jeszcze lepiej dostatnio. Nie ukrywajmy, ostatnie lata to były lata dobre dla rolników. Udało się dzięki funduszom europejskim pozyskać znaczne środki na rozwój gospodarstw, czy kredyty, czy wsparcia na wymianę, dofinansowane oczywiście z funduszy rządowych, unijnych, czy wsparcie w postaci zakupu sprzętu. Czasami nawet te ciągniki trzy razy więcej ziemi mogłyby zaorać niż gmina Drelów ma, albo cztery, więc troszeczkę na wyrost kupowane, ale cieszące oko też i zdatne do tego, żeby je zakupić dzięki wsparciu unijnemu czy rządowemu. Wieś nasza się zmieniła bardzo mocno. Wieś nasza okrzepła, wieś nasza upiękniała dzięki infrastrukturze, którą gmina budowała, ale wodociągowej czy drogowej, ale też dzięki bardzo dużej pracowitości, przywiązania do ziemi. Umówmy się, to nie czarnoziemy ukraińskie, ani nie żuławy. Jest to ziemia licha bardzo, więc w nią trzeba inwestować bardzo dużo. W nią trzeba zainwestować swoją ciężką pracę, swój pot, który wsiąknie w każdą, że tak powiem, pięć tej ziemi. W związku z tym to się zmieniło, ale czy się utrzyma? To jest największa troska rolników, bo ja z nimi rozmawiam i oni potwierdzają tą wielką obawę, że co będzie, bo ukraińskie czarnoziemy, my z nimi nie jesteśmy w stanie konkurować. To są nasi bracia, walczą o naszą wolność w szerokim tego słowa znaczeniu, ale przecież no cóż, ekonomiczne uwarunkowania są nieubłagane, więc szukamy drogi na to, żeby i oni byli w stanie zapłacić za wojnę i wreszcie tę wojnę wygrać swoimi dobrami, ale też żebyśmy my nie zbiednieli przez to, więc chyba jedyne wyjście to rozmawiać i szukać możliwości współpracy. My powinniśmy zajmować się przetwórstwem, my powinniśmy zajmować się dystrybucją, może marketingiem tych produktów. Musimy znaleźć dla siebie w tej nowej Europie, która otworzy się nieuchronnie na ukraiński rynek, znaleźć miejsce poczesne, tak żeby nie zbiednieć, a przy okazji, tak jak mówiłem wcześniej, wykorzystać to raz, tą szansę ekonomiczną, żeby się dzięki temu naszym dzieciom i wnukom po prostu żyło lepiej, a przede wszystkim bezpiecznie. Thank you.
No, stąd też bardzo cieszę się z obecności Ukraińców i Niemców. Dzisiaj im się trochę dostało i tym ze wschodu i z zachodu od proboszcza, ale to dobrze, to trzeba mówić. Historię nie da się zakłamywać, nie można tego robić, trzeba stanąć w prawdzie. Co było, to było, dziś mamy nowe wyzwania, trzeba z nimi stanąć, że tak powiem, czołem i wspólnie dać im radę. Znajdujemy się w pięknej gminie Drelów. W tym roku gmina Drelów zdecydowała się być współorganizatorem dożynek powiatowych, za co raz jeszcze serdecznie dziękuję panu wójtowi. Dożynki powiatowe, przepiękna impreza. Jak widzimy, frekwencja dopisuje, a myślę, że za 3 godziny to będziemy mieli problem, żeby przez ten plac się swobodnie przedostać. Tak więc bardzo się cieszę, że i pogoda dopisała. Dzisiaj to jest święto rolników. Chcemy podziękować im za ich ciężką pracę, za ich trud. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy. Rozpoczęliśmy uroczystości mszą świętą w kościele w Drelowie. Dzisiaj jesteśmy już tutaj na placu dożynkowym. Proszę Państwa, sytuacja ekonomiczna rolników nie jest dobra. Ja praktycznie każdego dnia spotykam się, rozmawiam z ludźmi, którzy mówią o wielu problemach, które ich nurtują. Ja uważam, że to dzisiejsze wydarzenie jest takim symbolem wdzięczności i podziękowania za ich ciężką pracę. Bo proszę Państwa, jako samorządowcy nie możemy zrobić więcej w tej kwestii. Dzisiaj ogromna rola dotycząca sytuacji w rolnictwie leży oczywiście po stronie rządu, Ministerstwa Rolnictwa, więc my oczywiście jako samorządowcy jesteśmy zawsze do dyspozycji, chętnie wspieramy cenne inicjatywy, ale tak jak powiedziałem na początku, nie wygląda to najlepiej. My dzisiaj jako samorządowcy robimy wszystko, aby wspierać naszych rolników. Przecież pamiętacie Państwo problemy ASF-u na terenie naszego powiatu. Myśmy wtedy naprawdę stawali na ostrzu noża, stawaliśmy zawsze po stronie rolników. Zapraszaliśmy osoby, które są decydentami w sprawach, czyli przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa. Zawsze staliśmy po stronie rolników i tak zawsze będzie. Ja dzisiaj podczas swojego wystąpienia dożynkowego również o tym mówiłem. Jest mi czasami bardzo przykro, jak słucham wypowiedzi różnych polityków, którzy przed wyborami opowiadają przeróżne historie, ale tuż po wyborach po prostu zapominają o tym, zapominają o rolnikach, bo jak można, proszę Państwa, wytłumaczyć sytuację, że jeszcze w ubiegłym roku po żniwach rolnik mógł sprzedać na przykład tonę pszenicy za 1500 zł, tak? A dzisiaj proponuje mu się 800 zł. Więc pytam, kto tych ludzi oszukuje? Koszty produkcji rosną z miesiąca na miesiąc, więc dla mnie te sytuacje są po prostu niezrozumiałe. Ja rozumiem, że po prostu cierpliwość ludzi już się powoli kończy. Ja przede wszystkim, proszę Państwa, chciałbym wszystkim życzyć spokoju, bo to jest najważniejsze. Rolnikom chciałbym życzyć przede wszystkim tego, żeby ich ciężka praca była w sposób właściwy nagradzana. Żeby dużo młodych osób, które chciałyby zostać na gospodarstwa, a dzisiaj mają ogromny problem, bo obserwują, widzą, jaka jest sytuacja ekonomiczna. I na to się nie decydują, aby ci młodzi ludzie zostawali tutaj, żeby nie musieli wyjeżdżać do pracy za granicę. I my jako samorządowcy będziemy robić wszystko, aby wspierać, pomagać naszym rolnikom i trzymam kciuki, że po wyborach ktoś w końcu zainteresuje się losem polskiego rolnika. Chcę powiedzieć rolnikom, że trzymam za nich kciuki,
zawsze mogą liczyć na moje wsparcie, na wsparcie naszego zespołu w powiecie, naszych radnych powiatowych, którzy zawsze stają po stronie ludzi, a niestety politycy, niektórzy czasami, tak jak powiedziałem wcześniej, szybko zapominają już po wyborach, że to najwięcej głosów właśnie otrzymali tam, w tym środowisku wiejskim. Dieser Freundschaft und ich bin dem Landrat sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Lieber Mariusz, ganz herzlichen Dank. Liebe Freunde, ganz herzlichen Dank. I bardzo dziękujemy, że możemy zbierać plony z tej właśnie przyjaźni. Dziękujemy panu staroście Mariuszowi i dziękujemy wszystkim przyjaciołom z naszego powiatu. Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni państwo, szanowny panie starosto, szanowny panie wójcie, dostojni goście, mieszkańcy powiatu. Przede wszystkim chcę podziękować za zaproszenie i mamy wielki zaszczyt razem z delegacją dzisiaj tutaj gościć u państwa. Ta serdeczność i gościnność, którą już wczoraj poznaliśmy, niesie dla nas bardzo wiele radości. Reprezentuję gminę Jasło, którą to gmina Jasło i powiat Bialski połączyła współpraca z Samborem, z rejonem samborskim. Tam żeśmy się spotkali, tradycyjnie przyjeżdżamy na dożynki, a chcę wręczyć panu staroście tradycyjny kołacz, taki dożynkowy, jaki na Podkarpaciu, aby go podzielił, a myślę, że starczy dla wszystkich. Dożynki to także możliwość wyrażenia szacunku i podziękowań za waszą ciężką pracę. Pracę nie tylko w okresie żniw, w okresie zbiorów, ale w cyklu całorocznym, bo każda kromka chleba, którą podnosimy do ust, zawiera właśnie wasz wysiłek rolników, sadowników, ogrodników i wielu innych profesji, które pracują na rzecz wsi, na rzecz rolnictwa. Na Podlasiu zdobiono bardzo często wieńce dożynkowe kolorowymi wstążkami, które powiewały na wietrze, jak się szło. One też barwy i kolorytu nadawały przemarszowi. Estetyka i wyraz artystyczny wszystkich wieńców były cudowne. Ale sześć nie miało tylko klejeń i te sześć było brane pod uwagę do oceny pierwszej kolejności. Oczywiście ilość zbóż, ilość ziół, ilość naszych rodzin, ziół i zbóż rodzimych była brana przy ocenie. Pierwsza nagroda w wysokości 1500 zł otrzymuje sołectwo Dębów w gminie Sosnówka. Oh,
między nami miłość była, czy to była zwykła gra? Właśnie dzisiaj wspominałem, że 22 sierpnia 1999 roku był tutaj koncert i wtedy żeśmy się poznali, tak? Prawie wtedy. Szanowni Państwo, muszę wnieść pewną korektę. No, a oczywiście. Jak widać, Mirek się chyba lekko starzeje, ale to był sierpień 97. 97. To tylko dwa lata. Siódmy. O kurde, dodałem sobie dwóch lat jednak. To było specjalnie. A, rozumiem, rozumiem. Wiesz, drodzy Państwo, jak Mirek z zespołem przyjeżdżał na pierwsze koncerty do Drelowa, to jeszcze Mirka syna nie znałem wtedy, bo pewnie nie istniałeś jeszcze wtedy, rozumiem. Ale po wizytach tutaj w Drelowie przekonywaliśmy Mirka, że jednak potomstwo jest wskazane, jest potrzebne. I dał się przekonać. I dał się namówić. Dałem się przekonać, nie namówić, zgadza się. Bardzo się cieszę, kochani, że po tych 20 kilku latach spotykamy się dzisiaj tutaj. Mirek się w ogóle nie zmienia. No i oczywiście vice versa życzę tak, kondycji tak wspaniałej, jak już właśnie te 24, nie, 6, przepraszam. Za dobrych czasów śpiewaliśmy kiedyś wspólnie piosenki. Śpiewaliśmy. A ja proponuję, żebyśmy dzisiaj zaśpiewali razem Rozpieszczoną damę. Jesteście na to gotowi? Proszę Państwa, żebyście nie mówili, że playback, że coś tam idzie z podkładu, więc pójdzie wszystko na żywo. Mariusz Filipiuk na żywo, oczywiście. Mariusz i Mirek. Pomoc tutaj jest wspaniała po prostu. Publiczność jest cudowna. Tak, publiczność w ogóle dzisiaj zamiata wszystkich pod dywan. Proszę Państwa, ja może zdejmę marynarkę i krawat, bo... Odtud. Dobra. Tego chyba nikt się dzisiaj nie spodziewał, prawda? Co tam Zenek Martyniuk, jak może być Mariusz Filipiuk, prawda? Nie, no to bez przesady, bez przesady. Słuchajcie, brawa dla Mariusza! Ale chciałem powiedzieć, że już śpiewaliśmy razem rok temu i nie tylko rok temu. I bardzo mi miło, że możemy zaśpiewać na dzisiejszych dożynkach, tak? Tak, na dzisiejszych dożynkach powiatowych w Drelowie. Jak przed laty. Jak przed laty. A gramy. Więc gramy. Zapraszamy. Jeszcze raz Rozpieszczoną damę, tak? Moja rozpieszczona damo, precz z miłością naciąganą, dziś się kończą me zmartwienia, żegnam ciebie, do widzenia. Moja rozpieszczona damo, precz z miłością naciąganą, dziś się kończą me zmartwienia, żegnam ciebie, do widzenia. Cudownie, cudownie, cudownie. Kochani, dziękujemy, dziękujemy. I tak się wygrywa wybory. Za chwilę wystąpi Zenek. Życzymy dobrej zabawy i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Serdecznie. Cześć. Dziękuję wszystkich. Dziękujemy bardzo. Serdecznie. Zenon Martyniuk. Zapraszamy. Yeah.